Witam Państwa, Jan Bodakowski. Szanowni Państwo, stoję po środku Wisły. Jest mroźnie, zimno. Wisła w części jest skuta lodem. I okoliczności, te piękne okoliczności przyrody skłaniają mnie do przeświadczenia, że jednak te wszystkie brednie na temat katastrofy klimatycznej, globalnego ocieplenia, to po prostu są głupoty. I jeszcze do tego za te głupoty każe nam się słono płacić jakimiś horrendalnymi opłatami za CO2, które powodują, że nasze rachunki są gigantyczne. Na to nie ma zgody. Musimy jak najszybciej uciekać z paranoicznej marksistowskiej Unii Europejskiej, żeby mieć niskie rachunki za gaz, bo inaczej zamarzniemy, bo wbrew temu, co mówią debile, ekodebile, wcale nie jest ciepło, jest zimno. Szanowni Państwo, żeby nie być gołosłownym, to Państwu pokażę. Ja teraz patrzę w kierunku Otwocka. Teraz się przesuwam. Ten bezkres śniegu to jest Wisła, po której sobie ludzie chodzą. Część to są łachy, no spadło trochę tego poziom wody, ale jednak część jest skuta lodem. Przesuwam się bardzo, to jest mój cień. Tutaj przede mną most, za kilka kilometrów most Anny Jagiellonki, łączący Wawer z Wilanowem, tam elektrociepłownia Siekierki. Tu jest tam taka stróżka mała, to nie jest kawałek niezamarzniętej Wisły. Za tymi drzewami to jest, tam dalej za Siekierkami jest Wilanów, tutaj za Wilanowem to pewnie są Kabaty. No i się przesuwam, tu jest słońce i tak to wygląda, szanowni Państwo, tak wygląda katastrofa klimatyczna, globalne ocieplenie w środku, niedaleko Warszawy. Rok 2021, grudzień 25, pierwszy dzień świąt. Dla Państwa ten przekaz, Jan Bodakowski.